Bielskie Liceum Ogólnokształcące nr 5 kolejny raz w krajowej czołówce. Potwierdza to najnowszy 17 ranking szkół ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015. Urząd Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej przedstawił statystyki podsumowujące miniony 2014 rok. Największą planowaną drogową inwestycją w Bielsku-Białej jest przebudowa ulicy Cieszyńskiej. W Miejskim Zarządzie Dróg trwają już do niej przygotowania. Ferie za pasem. Więcej pracy w tym okresie będą mieli również policjanci. Wszystko jednak z myślą o bezpieczeństwie wypoczywającej w tym czasie młodzieży. Bielskie Liceum Ogólnokształcące nr 5 kolejny raz w krajowej czołówce. Potwierdza to najnowszy 17 ranking szkół ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015. Wyniki tego ogólnopolskiego rankingu ogłoszono 14 stycznia. Ocenie poddano 2315 liceów ogólnokształcących i 1850 techników. Dowiedzieliśmy się z niego, iż Bielskie LO nr 5 jest najlepszą tego typu placówką na Śląsku, a w rankingu ogólnopolskim uplasowało się na 21 pozycji. Jeszcze lepiej prezentuje się klasyfikacja dotycząca udziału w olimpiadach. Tu nasze liceum zajęło 11 miejsce w kraju i znów najlepsze na Śląsku. Także ranking maturalny potwierdził dominację placówki w naszym województwie, a w ujęciu ogólnopolskim klasuje szkołę na 34 miejscu. Tak, cieszy nas oczywiście to pierwsze miejsce w województwie śląskim, ale cieszymy się również z 21 miejsca w skali całego kraju. Niewątpliwie sukces nauczycieli i uczniów, nas wszystkich z całego 5 liceum. Myślę, że taką szkołą, jaką my jesteśmy, to można byłoby znaleźć jeszcze sporo. Nam z jakiegoś powodu udaje się być w czołówce, być w tym rankingu i robić to, co robimy dobrze. A jak robimy? No myślę, że to jest wypadkowa kilku czynników. No, po pierwsze to nauczyciele, od nich może zacznę. Z pewnością w 5 liceum pracuje kilku mistrzów, od których możemy się wszyscy uczyć, inni nauczyciele i uczniowie. Z pewnością takim mistrzem jest lider matematyków pan Tomasz Szymczyk, nauczyciel, który jako jedyny do tej pory z Bielska-Białej otrzymał tytuł profesora oświaty. To nauczyciele, po drugie to uczniowie. Te uczniowie mądrzy, inteligentni i przede wszystkim wiedzący, co chcą, patrzący daleko przed siebie. Warto dodać, że ranking liceów województwa śląskiego potwierdza również wysoki poziom kształcenia w pozostałych bielskich liceach. W pierwszej dziesiątce znalazły się aż 4 bielskie szkoły. Prócz LO nr 5 zajmującego pierwsze miejsce, na 6 znalazło się LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego, na 9 Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego imienia Mikołaja Reja, a na 10 3 Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego. Urząd Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej przedstawił statystyki podsumowujące miniony 2014 rok. Coraz częściej słyszy się, że miasto powoli się kurczy i starzeje. Mieszkańców ubywa, a nowych obywateli przybywa znacznie mniej. Na szczęście nie potwierdzają tego statystyki. W tym roku sporządziliśmy 5 tysięcy aktów urodzeń, bo to jest taka najistotniejsza liczba. W porównaniu z rokiem ubiegłym to jest różnica około 52 aktów, czyli bo w zeszłym roku było, w 2013 roku było 4748 zarejestrowanych urodzeń. Także tu jest taka różnica. Jeśli chodzi o zawierane związki małżeńskie, nastąpił wzrost. W tym roku zarejestrowaliśmy 878 aktów małżeństw, a w zeszłym roku, a w 2013 było 850. Niewielka różnica, ale jest. Natomiast jeśli chodzi o zgony, to niestety no, w porównaniu z rokiem 2013 ta liczba troszeczkę wzrosła, dlatego że zarejestrowaliśmy w 2014 roku 2254 akty zgonu, a w roku 2013 2219. Też niewielka różnica, ale jednak ta różnica występuje. Z tego wynika, że miasto nam się kurczy, czy rośnie? Nie. Ten stan się utrzymuje do jakiegoś czasu. Nic nie ubywa, nic nie przybywa. Konstans. Jednym z cyklicznych wydarzeń przygotowywanych w USC jest organizacja małżeńskich Złotych Godów, połączonych z wręczeniem jubilatom honorowych medali przyznawanych przez prezydenta Rzeczypospolitej. W tym roku pobiliśmy rekord. Rekord absolutny, jeśli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej, dlatego że mieliśmy 25 uroczystości, na których było 350 par małżeńskich.
No jest to nieprawdopodobna ilość. Największą planowaną drogową inwestycją w Bielsku-Białej jest przebudowa ulicy Cieszyńskiej. W Miejskim Zarządzie Dróg trwają już do niej przygotowania. O ile wyjazd z ronda na Hulance w kierunku granicy miasta ulicą Cieszyńską rozpoczyna się drogą dwupasmową, to kilkaset metrów dalej, na rondzie Niemena, droga się zwęża. Plany są takie, aby od tego miejsca do granic miasta ulicę poszerzyć do dwóch pasów w każdym z dwóch kierunków. Jest to bez wątpienia największa i być może najtrudniejsza z inwestycji, którą w tej chwili przygotowujemy i zamierzamy realizować. Na pewno start przebudowa tej ulicy to nie jest jeszcze ten rok. Ten rok to są sprawy formalne, które się dzieją. To jest projekt, który w tej chwili jest realizowany. Pozwolenia, przejęcie gruntów i złożenie wniosku o dofinansowanie. Bo jest oczywiste, że bez tego wsparcia zewnętrznego miasto nie byłoby w stanie podjąć takiej inwestycji. Więc ten rok jeszcze będzie przede wszystkim skoncentrowany na przygotowaniach formalnych do rozpoczęcia tej inwestycji. To jest odcinek od ronda Niemena, czyli jeszcze wcześniej od Hulanki do ronda Niemena i po granice administracyjne Bielska. Praktycznie takie kluczowe miejsce to jest skrzyżowanie z ulicą Międzyrzecką, w tym nowym przebiegu, ponieważ całe zadanie to jest ulica Cieszyńska i ulica Międzyrzecka, żeby uzyskać połączenie z drogą ekspresową i tutaj wprowadzić ten ruch na Aleję Andersa. To jest właśnie taki odcinek. Gruntowna przebudowa, jeśli chodzi o ten odcinek od ronda Niemena po granicę, po ulicę Międzyrzecką, z uwagi na to, że tam rzeczywiście poszerzamy tą ulicę do dwóch jezdni, po dwa pasy w każdym kierunku, przebudowa skrzyżowań i jeszcze korekta tej już przebudowanej Cieszyńskiej na odcinku od Hulanki do ronda Niemena. Ferie za pasem. Więcej pracy w tym okresie będą mieli również policjanci. Wszystko jednak z myślą o bezpieczeństwie wypoczywającej w tym czasie młodzieży. Policjanci w trakcie zimowej przerwy w nauce będą bardziej widoczni nie tylko na drogach podczas kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież. Zobaczymy ich także pilnujących porządku na stokach narciarskich, a także podczas spotkań profilaktyczno-edukacyjnych z młodzieżą. Jak co roku policjanci z ruchu drogowego prowadzą akcje Bezpieczne Ferie, czuwają nad bezpieczeństwem. Szczególną uwagą objęci są kierowcy pojazdów, którzy przewożą dzieci na zimowiska i kolonie. Policjanci kontrolują stan trzeźwości, stan technicznych takich pojazdów, jak również kontrolują dokumenty. Osoby, rodzice dzieci, które wybierają się na kolonie, mogą zgłosić policji chęć przeprowadzenia takiej kontroli autokaru. Z odpowiednim wyprzedzeniem można dzwonić do dyżurnego danej jednostki. W Bielsku Białej takie kontrole prowadzone są na dolnej płycie dworca PKS-u przy ulicy Warszawskiej. Tak więc prosimy, jeśli coś wzbudzi wątpliwości, prosimy o zgłaszanie takiego faktu. To jest jedna rzecz, to znaczy same wyjazdy, prawda? Ale policjantów też widzieć będą młodzi ludzie i nie tylko młodzi, jeżdżący na przykład na nartach. W tym roku na stokach Szczyrku, Korbielowa, Wisły, Ustronia i Międzybrodzia Żywieckiego pełnić będzie służbę 42 policjantów. Są to policjanci z samodzielnego pododdziału prewencji policji w Bielsku Białej, oddziału prewencji w Katowicach oraz pododdziału antyterrorystycznego w Katowicach. Policjanci przeszli specjalistyczne szkolenie pod okiem instruktorów narciarstwa. Ich działanie na stoku polega głównie na takim działaniu prewencyjnym. Policjanci zwracają uwagę na zbyt szybką, brawurową jazdę, a także na stan trzeźwości narciarzy. Natomiast no, wiadomo, że zazwyczaj kończy się pouczeniami. W skrajnych przypadkach oczywiście osoba, narciarz, który jest niefrasobliwy, niebezpiecznie zachowuje się na stoku, może zostać poddany badaniu alkomatem. Wówczas sprowadzany jest na dół, gdzie czeka już radiowóz wyposażony w urządzenia do badania stanu trzeźwości.